Urna wyborcza to taka szkatułka. I wy to będziecie chcieli powtórzyć. Mogliście, macie naprawdę predyspozycję, bo wygraliście wybory. Macie większość samodzielną. Oczywiście nie macie większości konstytucyjnej. Wyjdzie was z kasuje. I tak się skończy. Reformatorami polskiego sądownictwa. To mówimy w radiu ruchomym, w radiu obrotowym, w radiu latającym. Po co się wasze nogi nocą pocą? W złości, w zgrzytach, ujadaniu, na Mojżesza, przy śniadaniu. Żydzi, potem znienawidzili Jezusa, który całą prawdę wygłosił, wszystkie wasze kłamstwa znosił. Byście w ogóle się wstydzili. Obudź się. Przecież w Polsce nie musieli tak źle, bo wy jesteście jako czarne owce w polu. Ciągłe wrzaski, ujadania, powiedziała marzeńczy Kania, że będzie angielskiego tylko uczyła. Po co wrzaski, po co mlaski, po co krowie, po złotej cześć. Tak powiedział P.O. zborny teść. Teście, teść. Po co wasze bałwochwalstwo? Oddawać słońcu gwiazdom. Żydzi się nigdy nie nawrócili. Jeremiasz, Jezechiel i wszyscy przychodzili od Jahwe, by upominać, przypominać. Oni tu lekceważyli. Prawdy słuchać nie chcieli. A potem w końcu Jezusa zabili. Obudź się. Przecież w Polsce musi być źle. Bój się Boga. Jakby konstytucji. Konstytucja ta prawdziwa. Konstytucja stała, trwała. Wasze przykazania to jest hała. Zamienili święte prawa Boże na przykazania. Tam fabryka sera. W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmie trwa debata wokół ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakończyła się klubów poselskich. Minęła 15. Za chwilę informacja pani prof. Agnieszki Lichnerowicz. Gościem będzie profesor Karol Modzelewski. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.